Bezpieczna i zaplanowana aktywność fizyczna w chorobach układu krążenia. Czy można? Zdecydowanie tak. Lekarz, trener, fizjoterapeuta, psycholog i dietetyk przeprowadzi Cię przez ten proces. W wyniku choroby COVID-19 bardzo często dochodzi niestety do uszkodzenia naczyń i serca. Dzieje się tak dlatego, ponieważ w przebiegu tego zakażenia mamy do czynienia z tak zwaną burzą cytokinową, czyli z wyrzutem wszystkich substancji, które powodują właśnie uszkodzenie komórek. Do tego dochodzi uszkodzenie mikrokrążenia i zmiany zakrzepowe. W ich wyniku najczęściej po COVID-19 mamy do czynienia z zaburzeniami rytmu serca, czyli tutaj mówimy na przykład o napadowym migotaniu przedsionków. U osób, które ciężko przeszły COVID, to ryzyko jest oczywiście większe, dlatego bo tutaj mamy jeszcze do czynienia na przykład z uszkodzeniem nerek czy z dużymi wahaniami ciśnienia tętniczego podczas leczenia. Aktywność fizyczna wpływa na serce bardzo dobrze, dlatego bo na przykład przy regularnym trenowaniu spoczynkowa czynność serca jest niższa, a to oznacza, że każda komórka mięśnia sercowego otrzymuje więcej tlenu, czyli jest lepiej odżywiona. Poza tym w trakcie aktywności fizycznej tworzą się też kolejne naczynia krwionośne, a to powoduje, że serce jest oczywiście lepiej ukrwione. Trening aerobowy powoduje, że ciśnienie zmniejsza nam się około 10 mm słupa rtęci, zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe, co u niektórych osób oznacza branie leków lub ich niebranie. Dlatego ćwiczmy regularnie i zapraszamy właśnie teraz do treningu aerobowego. Jak wykonać półprzysiad szeroki? Ustawcie stopy szerzej niż biodra, otwórzcie kolana na zewnątrz. Ważne jest to, żeby stopy i kolana były otwarte na zewnątrz. Też napinamy mięśnie brzucha. Tu ważne, bardzo ważne w tym ćwiczeniu, żeby nasze pośladki nie szły do tyłu. Podwijamy kość krzyżową. Kość krzyżowa ma być skierowana w dół. Otwieramy kolana na zewnątrz, klatka piersiowa otwarta, barki są opuszczone w dół i wykonujemy ruch, gdzie kolana idą maksymalnie na zewnątrz i wracamy, napinamy pośladki. Maksymalnie na zewnątrz i wracamy. Ważne jest to, żebyście nie kierowali kolan do środka, bo mogą przydarzyć się Wam kontuzje, więc otwieramy mocno, nawet czasami możecie sobie pomóc, dłonie położyć z przodu tutaj wewnątrz ud i schodzimy w dół i wracamy, w dół i wracamy. Chciałabym pokazać Wam teraz, jak prawidłowo wykonać klęk podparty, ponieważ z tego klęku podpartego będziecie mogli zrobić bardzo dużo fajnych ćwiczeń i teraz też w treningu trenerzy będą wykorzystywali klęk podparty do ćwiczeń. Więc tak, dłonie kładziecie na szerokość barku. Ważne, żeby ta dłoń znajdowała się pod barkiem. Obręcz barkowa powinna być aktywna. Zobaczcie, jak jest nieaktywna, to jest w ten sposób. Jak jest aktywna, od razu rosnę w górę, cofam barki do tyłu. Jak powinna być ułożona głowa? Najważniejsze jest to, żeby głowy nie opuszczać poniżej serca. Również nie zadzierajcie jej do góry, bo będzie bolała szyja. Głowa powinna być w przedłużeniu naszego kręgosłupa. Stopy kolana rozstawiamy na szerokość bioder, tak żeby ta pozycja była stabilna. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa nie powinien się zapadać za bardzo w dół, również nie powinien iść za bardzo w górę. Powinien być w takiej pozycji neutralnej, tak? Czyli zamykamy mięśnie brzucha. Jakie ćwiczenia można wykonać z klęku podpartego? Możemy wzmacniać pośladki, czyli robimy wyprost nogi do tyłu. Nie unosimy jej za wysoko, bo tutaj możemy stracić stabilność w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, tylko wypychamy do tyłu na wysokość biodra. Aby dodać jeszcze smaczku temu ćwiczeniu, możemy wydłużyć ramię do przodu i tutaj już troszeczkę tracimy równowagę i bardzo duża grupa mięśniowa zaangażowana jest w ruch. Cały czas pilnujecie obręczy barkowej, czyli cofamy barki, aktywne ramiona, mocno wyciągasz, wydłużasz ramię do przodu, kciuk skieruj
do sufitu, żeby klatka piersiowa była otwarta, prosta noga, zamknięty brzuch, bezpieczny odcinek lędziowy kręgosłupa. I możemy również robić na zmianę, wtedy troszeczkę bardziej tracimy równowagę, głębokie mięśnie pięknie pracują. Cały czas pamiętajcie, żeby głowy nie opuszczać w dół. Nasze szóste spotkanie to trening interwałowy. Razem z Rafałem dzisiaj zaopiekujemy się Waszym sercem. Rafał, ja mam Cię na oku, będę Cię wspierać, będę Ci wszystko mówić, co robimy, tak jak i Państwa. Ćwiczymy we własnym zakresie, we własnym tempie. Jeżeli będę mówiła szybciej, 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 mocniej, 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 to jest Twoje szybciej, to jest Twoje mocniej. Każdy ma swoje. Zaczynamy od rozgrzewki. Maszerujemy. Najprostszy ruch, który wszyscy znamy. Maszerujemy. Kolana trochę wyżej. Super. Praca ramion. Oddychamy. Jeszcze chwila. Znajdźcie sobie taką bezpieczną przestrzeń. Możecie ramiona wziąć do boku i jak zakręcicie się dookoła i nic nie dotkniecie, to znaczy się, że jesteście bezpieczni. Maszerujemy. Mam nadzieję, że wygodne buty macie na stopach. Jeszcze chwila. Świetnie. I teraz będziemy unosić raz jedno, raz drugie kolano i delikatnie powyżej kolana naciskamy. Raz jedna, raz druga noga. Naciśnij. Powyżej kolana. Świetnie. Raz jedna, raz druga noga. O tak. Jeszcze chwila. Jeszcze rozgrzewamy ciało. Dobrze. To co? Jeszcze cztery powtórzenia. Dobrze. Delikatnie, swobodnie maszerujecie i teraz krążenia ramion. Do góry, do tyłu i w dół. Do góry, do tyłu, w dół. O, tak. Całą obręcz barkową. O, tutaj ktoś tutaj przyspiesza. Czuję moc. Jeszcze. Dobrze. I teraz naprzemiennie. Lekko ugnijcie kolana. Raz jeden, raz drugi bark. Przemasujcie. O tak, nie zapominajcie o oddechu. Bardzo dobrze. Zwiększymy teraz zakres pracy. O tak, ramiona. Wdech i wydech. Jeszcze. Wdech, wydech. O tak. Tak, kątem oka spoglądam, czy przypadkiem ta dłoń nie wyląduje gdzieś na mojej głowie, ale dajemy radę. Wdech i wydech. Wspinamy się na palce. Wspinamy się na palce. Oddychamy. Jeszcze. Wyciągnij boki ciała. Jeszcze. Teraz pięty przyklejone. Zmieniamy kierunek ruchu. Do przodu. Chciałam powiedzieć, że ćwiczę dzisiaj z pływakiem. Więc te ruchy na pewno dobrze znane. Teraz równoważymy obydwie półkule mózgowe. Jedna ręka do przodu, druga do tyłu. Tak, mieliśmy cały trening poświęcony koncentracji. O tak. Dobrze. I zmiana. Możesz zacząć pracować jedną ręką i dopiero dołączyć drugą. Spróbuj. Jeszcze. Pamiętajcie, w domu przed lustrem zawsze można spróbować. Świetnie. Zatrzymajcie ramiona w górze, jakbyście chwycili linę. Wspinamy się. Wyciągamy. Mocno. Boki ciała. Przeciągnij się. Wydłuż jak rano w łóżku. I jeszcze. Wyciągasz się. Wydłużasz boki ciała. Zatrzymaj ramiona. I delikatnie przenieś teraz ramiona do boku, uginając kolano. Wdech. Wydech. Przenosisz. Jeszcze. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech, wydech. Dobrze, jeszcze chwila. Następnym razem zatrzymaj ramiona w górze i opuść raz prawą, raz lewą. Podążaj wzrokiem za dłonią. Raz jedna, raz druga strona. Jeszcze uginaj kolana. Jeszcze. Jeszcze dwa powtórzenia. Świetnie. I teraz ramiona przodem i delikatnie półprzysiad. Ponownie ramiona przodem
i pół przysiady. Ramiona i pół przysiady. Jeszcze ramiona, pół przysiady. Dobrze. Jeszcze chwila. Połączenie dwóch ruchów, ale widzę, że coraz lepiej Wam idzie. I jeszcze ramiona, pół przysiad. I przy następnym powtórzeniu zatrzymajcie się. I teraz ramiona. O, tak. Raz jedna, raz druga ręka. Delikatnie balansujemy. Miękkie kolana. Wyciągasz, wydłużasz. Raz jedna, raz druga. Jeszcze chwila. Jeszcze, jeszcze. Czyżbyś puścił do mnie oczko? Jeszcze chwila. Raz jedna, raz druga. Coraz mniejszy zakres ruchu. Ramiona wzdłuż tułowia. Palce dłoni bardzo szeroko, żeby przestrzenie między palcami porozciągać. Odpychamy się. Odpychamy się. Rozgrzewamy ramiona. Otwieramy klatkę. Hop, żebyśmy się nie chowali. Bardzo dobrze. Unieście się. Ugnijcie teraz łokcie. Wyobraźcie sobie sprężyny, które mamy. Chcemy je wcisnąć. Napinamy, napinamy. Jeszcze chwila. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Naciskasz, naciskasz. Jeszcze. Aha, jeszcze chwila. Jeszcze, jeszcze. Świetnie. Unieś ramiona do boku i spokojnie rysujemy koła. I teraz to samo. Długa szyja, barki w dół. Barki w dół. O tak. Wyciągnij, wydłuż mocno boki ciała. Jeszcze. Zmieniamy kierunek. O, tak. Teraz chwila tylko dla nas. Przytul się. Przytul się lekko. Wypchnij kolana. Przytulamy się. O, tak. Jeszcze chwilka. Jeszcze, jeszcze. I teraz ramiona do boku. Delikatnie palce na siebie i otwieramy. Rozciągamy. Wyobraźcie sobie dwie ściany, które chcemy odepchnąć od siebie. I teraz ściskasz i puszczasz. Pompujemy. Energia. I teraz przenosimy ramiona do przodu. Opuszczamy barki i pracujemy. Tą sekwencję wykorzystamy w części głównej treningu. Zapamiętajcie. Tempo. Tak? I jeszcze. Barki w dół, dynamicznie. Wykorzystamy ten ruch. I teraz ściągamy łokcie blisko klatki, blisko tułowia. Raz jedna, raz druga. Dłonie w pięści. Hop. Napnij. Raz jedna, raz druga. Mocno. Ten wariant ćwiczenia też wykorzystamy, więc go zapamiętajcie. O, tak. Jeszcze chwila. Jeszcze, jeszcze. Cztery, trzy, dwa. Dobrze. Opuść ramiona. Weź wdech. I wydech, spokojnie, wdech, wydech, jeszcze raz. No to cóż, ciało rozgrzane. Zaczynamy. Trening interwałowy. Zrobimy 4 serie. W każdej serii 20 sekund będziemy ćwiczyć w swoim, najszybszym tempie na 10 sekund przerwy. 8 ćwiczeń w każdej serii. Zaczynamy. Tak, maszerujemy, maszerujemy i uwaga, za chwilę 20 sekund będziemy biegli i pracowali ramionami przed sobą. Uwaga, czas, start, 20 sekund, ramiona pracują, hop, 20 sekund. O, tak, cały czas, 20 sekund pracujemy, jeszcze, 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 barki w dół, a, jeszcze. 3, 2, 1. Super. 10 sekund. Odpoczywacie, oddychacie. Stopy na szerokość bioder już ustawione. Pamiętajcie, woda zawsze w pogotowiu. I pół przysiady. Pół przysiady. Cały czas. Pamiętajcie, we własnym zakresie ruchu. To może być minimalne zejście w dół. Jakikolwiek dyskomfort w odcinku lędźwiowym. Nie schodź niżej. Jeszcze chwila. 2, 1. Mamy to. 10 sekund. Pamiętajcie, w każdym momencie pijemy. Wracamy do biegu i do naszej drugiej sekwencji. Uwaga, hop, 20 sekund. Nic się nie stanie, jak będziesz maszerować.
Następnym razem zrobisz inaczej. Będziecie obserwować swoje ciało. Zobaczycie, jak się zmienia. Jak wasza kondycja jest coraz lepsza. 2 i 1. Brawo. Super. Wracamy zaraz do półprzysiadów. Teraz dodamy do nich spięcie na palce. 2. Przygotowani? Zaczynamy. Hop. Spięcie. Hop. Spięcie. 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 Jeszcze. O tak. Oddychaj. Spięcie na palce. Napnij mocno pośladki. Jeszcze chwila. 2 i 1. Tak jest. Rozluźnij ciało. Rozluźnij. Wracamy do pierwszej pozycji. Tak? Czyli do naszego biegu z pracą ramion z przodu. Zaczynamy. 20 sekund. Proste ruchy. O tak, żeby się nie zastanawiać. Prawa, lewa ręka. Cały czas pracujesz. Daj z siebie wszystko. Jeszcze chwila. 4, 3, 2. Odpoczywasz. Pijemy. Jak macie tylko ochotę, pamiętajcie, będę przypominać. Stopy na szerokość bioder. Wracamy. Pół przysiady. Czas start. 20 sekund. Jeszcze chwila. Jeszcze. Dobrze. Jeszcze, jeszcze. Oddychaj. Możesz to zrobić wolniej. Hop. Jeszcze. I szukajcie wymówek. Szukamy możliwości. Brawo. Rozluźniamy nogi. Bieg. I ściągnięcie. Jeszcze chwila. Uwaga. Czas. Start. Lecimy. 20 sekund. Mocno. Hop. Chodź tu, chodź tu. Jeszcze. Tempo. Tempo, tempo. Jeszcze. Dobrze. Zawsze możecie zachęcić do kogoś, kto jest w domu. Poćwicz ze mną. Będzie mi raźniej. Hop. Jeszcze chwila. Jeszcze, jeszcze. 3, 2. Odpoczywamy. W tej serii, słuchajcie, ostatnie powtórzenie, czyli będzie pół przysiad i wspięcie na palce. Uwaga. 3, 2, 1. Mamy to. Lecimy. Nie uwierzycie. Pierwsza tabata za chwilę za nami. I jeszcze. Napnij mocno pośladki. Sprawdzam napięcie, sprawdzam napięcie. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila. 4, 3, 2. Brawo. Mamy to. Pierwsza tabata. Świetnie. Minuta przerwy. A o tym nie powiedziałam. Ja wiedziałam, że za chwilę będzie jakaś przerwa, a wy myślicie, że tak cały czas. Jeszcze chwila. Minutę. Możecie sobie w tym czasie po prostu chodzić. Tam, gdzie jesteście, w pokoju, na dworzu, na tarasie, tam, gdzie jest wasze miejsce do zaplanowanej aktywności fizycznej. O tak. Drugą naszą tabatę będziemy wykonywać na macie. Zaraz wam pokażę, co będziemy robić, a później będziemy stać tak w otwartym półprzysiadzie. Zaczynamy drugą serię. Schodzimy na matę do klęku podpartego. Dłonie połóżcie, palce dłoni skierowane do przodu. Kolana rozstawcie na szerokość bioder, patrzycie w dół. W matę będziemy unosić przeciwną rękę do nogi. Uwaga, czas start 20 sekund. Wyciągasz, wydłużasz przeciwną rękę do nogi. Wyciągasz, kciuk do góry. O właśnie, wyciągasz, wydłużasz. Jeszcze. Wyciągasz, wydłużasz. Poczuj ten moment wydłużenia, takiego wyleżenia. Jeszcze. 3, 2. Bardzo dobrze. 10 sekund. Wstajamy jedną stopę, powolutku góra. Tak, zobacz, to jest ten moment, kiedy zmieniamy pozycję. Palce stóp na zewnątrz, kolana i schodzimy w dół i w górę. Tak, ta pozycja pozwala nam wzmacniać serce. Tak, że raz jest niżej, raz jest wyżej, czyli przygotowujemy nasze serce do różnych sytuacji życiowych. Możemy powiedzieć, że je hartujemy. Jeszcze 2 powtórzenia. Mamy to. Schodzimy na matę. Teraz prawa ręka do przodu, lewa noga do tyłu. Będziemy przyciągać dłoń powyżej kolana, naciskać i zaczynamy.
Hop, przycisz, o tak. Przyciągnij, wydłuż. Naciśnij. Możesz nawet chwileczkę zatrzymać. Nacisnąć i wydłużyć. Nacisnąć i wydłużyć. Jeszcze chwila. Dobrze ci idzie, Rafale. Naciskamy, wydłużamy. Jeszcze raz. Mamy to. Stajemy. Pamiętajcie, jedna stopa do góry, żeby też gwałtownie nie zmienić pozycji. Unosimy prawą piętę do góry i teraz pogłębiamy. Zejdźcie niżej. Delikatnie. Kość krzyżowa na siebie. Otwórzcie klatkę. Nie pochylamy się do przodu. W dół. Pięta wysoko. Pięta wysoko. Jeszcze. I jeszcze chwila. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze chwila. Trzy, dwa. Wracamy na matę do naszego pierwszego ćwiczenia. Czyli wyciągamy przeciwną rękę do nogi. Zacznijcie intuicyjnie, od której strony chcecie. Najważniejsze. Kontynuujemy ruch. Nie poddawaj się. Cały czas. Obserwuj swoje ciało. Patrz, co się dzieje. I jeszcze. Mam nadzieję, że motywacja wasza wewnętrzna nie spada. Cały czas ćwiczycie razem z nami. I jeszcze. Jedno powtórzenie. Brawo. Stopa. Do góry. Nogi szeroko. Lewa pięta do góry. Otwórz klatkę. Zamknij brzuch. Kość krzyżowa na siebie. Pogłębiamy. I jeszcze chwila. Kolana na zewnątrz. O tak, jeszcze tak jak Asia pokazywała nam technikę, daleko kolana i jeszcze chwila, jeszcze cztery, trzy, dwa, dobrze, mam nadzieję, że pamiętacie, którą ręką i nogą wykonywaliście pierwszą serię, tak, ręka, no Rafał, myślimy, koncentracja, zaczynamy, naciskamy, powyżej kolana, wyciągasz, wydłużasz, naciśnij. Pamiętajcie, powyżej kolana. Nie naciskajcie bezpośrednio na kolano, na staw. Zawsze powyżej. Naciśnij i wydłuż. Jeszcze cztery, trzy, dwa. Jeszcze jeden. Brawo. Wstajemy. Ostatnia seria. Coś za szybko nam idzie, słuchajcie. Teraz spróbujcie unieść obydwie pięty. Zawsze możecie zostać w pierwszej serii. O tak. Ja zostanę w pierwszej. Dobrze. I cały czas pogłębiamy. Doszedł element równowagi. Zobaczcie. Mięśnie głębokie musiały zaangażować się do pracy, żeby nie polecieć w prawą, lewą stronę. Świetnie. Jeszcze chwila. Super. Mamy to. Pijemy, odpoczywamy. Proponuję, żebyście cały czas chodzili. Regulowali oddech. Nie zatrzymujcie się. Chodzimy spokojnie. Łyk wody dla ochłody, to chyba, Rafał, ty mnie tak nauczyłaś. Odstawiamy. Jeszcze chwila. Rozluźniamy ramiona. Zobaczcie, jedna minuta. Wydaje się, że taka długa. A jakie ma znaczenie dla naszego zdrowia? Zawsze powtarzamy. Każda minuta ma znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia. I dlatego takie minuty łapiemy w ciągu całego dnia. Stało się trzecia seria. Prawa noga, słuchajcie, do tyłu. Co będziemy robić? Będziemy schodzić kolanem i delikatnie pogłębiać. Tak, pamiętamy. Kolano nad piętą. O tak. Mamy technikę. Rozluźniamy nogi. Ustawiamy pozycję. Jeszcze chwila. Barki w dół. W blokach startowych. Uwaga. 3, 2, 1. Zaczynamy. Pogłębiamy cały czas. Kolano. Kolano. Tak, nie pochylaj się do przodu, do tyłu. Ruch jest w dół, góra, dół, góra. Pogłębiasz. Brawo, kolano ugięte. Z tyłu pięta cały czas uniesiona. Cztery, trzy, dwa. Super. Rozluźniamy. W kolejnym przyspieszeniu będziemy naciskać. Tak jak w rozgrzewce. Wszystkie ćwiczenia już znacie. Żadnych wariatów. Hop, zaczynamy. Wciśnij, wciśnij. Tempo, tempo. Zrób spokojnie, jeżeli takie jest twoje tempo, najszybsze na dzisiejszy dzień. Jeszcze chwila, naciśnij, naciśnij. I jeszcze chwila, i jeszcze cztery, trzy, dwa, brawo. Rozluźnij nogi, rozluźnij ramiona. Przygotuj drugą nogę, pięta do góry, otwórz klatkę. Uwaga, trzy, dwa, pogłębiamy.
20 sekund. Jeszcze chwila. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze cały czas coś mówię, żeby ten czas Wam szybciej płynął. I jeszcze chwila. 20 sekund. Jeszcze. Jeszcze chwila. 4, 3, 2. Brawo. Rozluźniamy. W kolejnej serii będziemy unosić przeciwną rękę do nogi. Tylko 3, 2 i 1. Ruszamy. Przeciwna ręka do nogi. Hop. O, właśnie. I teraz ponownie mamy element równowagi i równoważenia obydwu półkul mózgowych. Czyli wszystkie elementy z poprzednich treningów, które już są za Wami. Jeszcze chwila. Ostatnie powtórzenie. Brawo. Teraz wracamy. Prawa noga do tyłu. Lekko utrudnimy to, unosząc lewą rękę. Zaczynamy. Czyli tak, noga z tyłu, o właśnie. Jeszcze. Spójrz za dłonią. Otwórz klapkę. Opuść bark. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Spójrz za dłonią. Jeszcze. 4, 3, 2. Brawo. Dobrze. Tętno. O, tak, zdecydowanie. Szybciej nam. Serce bije. I uwaga, zagapiłam się. Lecimy. Hop, hop. Jeszcze chwila. Jeszcze, 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 jeszcze. Hop. Naciśnij, naciśnij. Wstawaj z kanapy, jak już siedzisz. Jeszcze chwila. Jeszcze 3, 2. Brawo. Rozluźniamy. Noga do tyłu. Zaczynamy. 2, 1, go! Hop! Uginasz kolano, otwierasz. Hop! Jeszcze chwileczkę. Dobrze. Przybij piąteczkę. Pięknie, jeszcze chwila. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, oddychaj. Oddychaj, oddychaj, oddychaj. 4, 3, 2. Super. Czyżby znowu ostatnie ćwiczenie trzeciej serii? Przeciwna ręka, kolano, uwaga, 3, 2, mamy to, góra. Ostatnie ćwiczenie, przyspiesz. Za chwileczkę, minutę będziemy się regenerować. Jeszcze, jeszcze, wyciągnij ramię do góry. Wydłuż, mocno, akcent, wyciągnij. Jeszcze, 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 jeszcze. Hop, jeszcze chwila, jeszcze, 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 ostatnie. Mamy to, 3 serie za nami. Łyk wody. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, żeby pić, nawadniać organizm. Przed nami ostatnia seria. Mogę Was pocieszyć. Będziemy robić to w leżeniu, na plecach, ale spokojnie. Tak lekko nie będzie. Ale troszkę lżej. Na razie jeszcze pochodźcie. Tak, pamiętajcie, nie stoimy cały czas. Nasze ciało jest w ruchu. Nasze ciało stworzone jest do ruchu. Hop. I powolutku kładziemy się na plecy. Chodźcie, chodźcie. Spokojnie. Połóżcie się na plecy. Zaczynamy czwartą serię. Będziemy wypychać biodra. Pamiętajcie, kolana na szerokość bioder. Przygotowani, barki w dół. Uwaga, czas start. 20 sekund, wypychamy biodra. Duży zakres ruchu. Wypchnij biodra, napnij pośladki. Jeszcze. Napnij mocno. Napnij pośladki. Napnij. Świetnie, kontroluj. Kontroluj ruch. Jeszcze chwila. 4, 3, 2. Dobrze. Teraz przenieście kolana na prawą stronę, opuszki lewej dłoni przenieście za głowę, prawa dłoń, opuszki palców na głowie i będziemy robić spięcia. Uwaga, zaczynamy. Pracuj w swoim tempie, tu nie ciągniesz głową absolutnie. Opuszki palców dotykają tylko głowy, podtrzymują ją, a palcami dotykasz do brzucha. Wszystkie pioreceptory napinasz, tak żeby dotarła informacja do mózgu, że brzuch pracuje. Napnij, jeszcze chwila, koniec. Dobrze. Palce na siebie, wciskamy teraz pięty i ponownie czas start, 20 sekund. Wypychamy biodra, napinamy. Intensywniejsza praca, jeszcze
pośladki, pośladki, napinasz, jeszcze, jeszcze, jeszcze chwila, napinamy, oddychaj, jeszcze, jeszcze chwila, 4, 3, 2, brawo, przenieście kolana na drugą stronę, tak, dłoń delikatnie, głowa, palce na brzuchu i uwaga, czas start, zaczynamy, napnij. Możesz to zrobić naprawdę 2 razy wolniej, jeżeli to jest twoje, szybsze tempo. Jeszcze, jeszcze. Z nikim się nie porównujemy, zawsze ćwiczymy w własnym zakresie. Ja zawsze trochę robię to szybciej, żeby was doenergetyzować, dać wam trochę siły. Jeszcze chwila, 3, 2, brawo. Wracamy do pierwszej pozycji, tak, stopy biodra na szerokość bioder, barki w dół, brzuszek, zaczynamy, biodra. Wypychamy. Rafał, trochę kolana bliżej do siebie. O właśnie, kontrolujemy. Cały czas. Napięcie, napięcie. Was też mam na oku. Jeszcze, pośladki. Napinasz. Jeszcze chwila. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Dobrze. 4, 3, 2. Super. Kolejne ćwiczenie na mięśnie brzucha. Tak, lewa dłoń z tyłu. Uwaga. Teraz będziecie przyciągać. Oddalać nogę i to jest wersja trudniejsza. Jeżeli nie możesz, odstawiasz stopę. I znowu nie ma wymówek. Dla każdego znajdzie się jakaś odpowiednia wersja. Cały czas albo odpychasz daleko nogę, albo ją stawiasz. Jeszcze troszkę. 3, 2. Tak jest. Stopy na szerokość bioder. Pięty wciskamy. Palce na siebie. Ostatnie ćwiczenie. Tej serii na biodra, pośladki, wypychamy, wypychamy, jeszcze, jeszcze, jeżeli możesz, rób to naprawdę w niewielkim zakresie. To jest ostatnia seria, jaką dzisiaj wykonujemy, jeszcze, jeszcze chwila, jeszcze, jeszcze, napnij, napnij mocno pośladki, jeszcze chwileczkę, 4, 3, 2, brawo, opuść, rozluźnij, o tak. Ostatnie ćwiczenie, przygotujcie się, dłoń na brzuchu, o, głowa na opuszkach palców i pracujemy. Albo pełen zakres, albo spokojnie odstawiasz i cały czas dotykaj brzuch. Sprawdzaj napięcie, hop, do mózgu informacja dociera, tak, brzuch pracuje, mięśnie się napinają. Jeszcze chwila, 4, 3, 2, to jest niemożliwe. Mamy to, 4 serie. Które dzisiaj dla was przygotowaliśmy. Udało się. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne. Ćwiczymy we własnym tempie, we własnym zakresie ruchu. Obserwujcie swoje ciało. Z treningu na trening, jak się zmienia, jak wasza kondycja fizyczna jest coraz lepsza. Nie bójcie się, zmęczenie mija. Nawet jeżeli przez chwilę serce szybciej bije, powolutku, tak będzie się wyciszało. Przejdziemy teraz do rozciągania. Przyciągnij prawą nogę poniżej kolana. Spróbuj wyprostować lewą nogę. Jeżeli czujesz opór, jest ci niewygodnie, postaw stopę. Przyciągnij kolano i teraz kolano przenieś na lewą stronę. Prawa ręka do boku i spójrz za prawą dłonią. O tak, oddychasz. Ciągniesz kolano w dół i łopatkę w stronę maty. Oddychasz, oddychasz, cały czas spokojnie. Wdech i wydech. Wdech, wydech. Jeszcze chwileczkę. Zasłużyliście na to, żeby teraz pooddychać, porozciągać się, poobserwować, co dzieje się w naszym ciele. I przenieście teraz stopę, postawcie ją blisko lewego kolana i zróbcie kilka ruchów miękkich, swobodnych, kolano, bez użycia siły, luźno. Dobrze, teraz chwyć lewą nogę poniżej kolana albo drugą nogę. Przesuńcie, możecie przesunąć sobie piętę po podłodze. To wam pozwoli jeszcze mocniej tył nogi przykleić do maty czy do podłogi. I teraz przenosimy kolano. Przenosimy kolano, ręka do boku, tak, łopatkę ciągniemy w dół, patrzymy w kierunku dłoni i spokojnie wdech i wydech. Nigdzie się już nie spieszymy,
już nie będę Was poganiać ani odliczać. Spokojnie, wdech i wydech. Jeszcze chwila. Wracamy. Stopa blisko kolana i delikatnie przemasuj. Tak? Na siebie, Rafał. Nie na zewnątrz. Postaw stopę blisko kolana i miękko do wewnątrz i na zewnątrz. Przemasuj. O, właśnie tak. No teraz jak się nauczyłeś, to się odwracamy na brzuch. Powolutku. Odwracamy się na brzuch. Możecie sobie położyć dłonie, oprzeć dłonie, znaczy oprzeć czoło na dłoniach. Ja będę spoglądać na Rafała. I teraz prawą nogą rysujemy koło. Ugnijcie nogę i spokojnie rysujemy. O, tak. Pamiętacie te elementy ćwiczeń, które wykonywaliśmy razem z Wojtkiem? O, tak. Jeszcze. Jeszcze. Dobrze. I zmieni Rafał kierunek. Druga strona. Rysujemy koło. Jeszcze chwileczkę. O, właśnie. Jeszcze. Dobrze. I teraz jakbyś rysował takie wahadło. Tak? Na jedną, tak? Mocno. Na jedną i na drugą stronę. O, właśnie. Puśćcie biodra. Rozluźnijcie. Dobrze. I teraz, Rafał, spróbuj przyciągnąć piętę do pośladka. Kolana są blisko siebie. I teraz rozciągamy mięsień czworogłowy uda. Spokojnie. Oddychamy. I teraz jeszcze pokołyszemy delikatnie na prawą i na lewą stronę. Dzięki temu rozmasujemy mięsień. Jeszcze chwila, oddychaj. Wprowadzaj oddech w te miejsca, gdzie czujesz napięcie. Dotleniamy każdą komórkę. O, tak. Świetnie. Rozluźnij. Połóż, dołącz drugą dłoń. Tak, połóż nogę. I teraz delikatnie kołyszemy biodra. Rozluźniamy. Puśćcie napięcia, spokojnie. Kołyszemy się na jedną, na drugą stronę. Świetnie, zatrzymaj się. I druga noga. Unosimy i rysujemy koło w jedną stronę. Nieważne, w którą zaczniecie. Rysujemy koło. Luźne biodra, spokojnie. Rysujemy koło. Jeszcze zwiększamy zakres. Jeszcze. Dobrze. I zmieniamy kierunek. Jeszcze. O, tak tyle, ile możemy. Dobrze. I wahadło na zewnątrz. O, tak. Jeszcze chwila. Dobrze. I przyciągnij teraz piętę do pośladka. Przyciągamy. O, tak. Kolana blisko siebie. O, tak. I teraz delikatnie jeszcze kość krzyżowa, tak? Tutaj na siebie kość ogonową podciągamy. To pozwoli Wam jeszcze tak poczuć intensywniejsze rozciąganie z przodu nogi. I teraz delikatnie rozmasuj. Oddychaj. Jeszcze chwila. Rozmasujcie. Dobrze. Puszczamy nogę. Delikatnie rozmasujcie dół ciała. O, zupełnie luźno. I z tej pozycji odwracamy się na jeden bok. Tak, odwracamy się, uginamy kolana i odpychając się dłonią spokojnie siadamy w wygodnej pozycji. Jeżeli nie możecie usiąść w siadzie skrzyżnym, w siadzie prostym możecie usiąść. Tak, żeby było Wam komfortowo. Spróbujemy tylko odpiąć jeden i drugi pośladek. Odpinamy. O, tak. Siadamy wygodnie. Oddychamy. I teraz uniesiemy delikatnie prawe ucho do góry, a lewą op, dłonią dotykamy środkowym palcem do podłogi. Pamiętajcie, że to nie był gwałtowny ruch. Delikatnie. Poczujcie, jak się wydłuża, tak? Cała ta część ciała mocno. O, tak, odprężające ćwiczenie. Też możecie czuć napięcia. Powolutku wracamy. Druga strona. Delikatnie ucho do góry.
O, tak, jeszcze chwila. Wdech, wydech. Wracamy. Połóżcie dłonie. Wdech, wydech. Jesteśmy gotowi na relaks z naszą panią psycholog. Witajcie, serdecznie zapraszam Was do wspólnej regeneracji i relaksacji. Jest ze mną Gosia już gotowa i Rafał, który jest gotowy do tego, żeby się zregenerować. I spróbujemy dzisiaj zregenerować się w troszeczkę inny sposób. Nie będziemy leżeć, nie potrzebujemy kocy. Chcę Was nauczyć prostej regeneracji, która będzie taką regeneracją aktywną. Zobaczcie, na czym będzie polegało nasze ćwiczenie. Siedzimy wygodnie, tak żeby nic nas nie uwierało i podnosimy obie ręce przed siebie. Super. Podnosimy prawą rękę do góry nad lewą, następnie doprowadzamy do takiego momentu, świetnie. I teraz wnętrza dłoni kierujemy w swoją stronę. Zbliżamy wnętrza dłoni i mocno zaplatamy palce. Upewniamy się, że palce są, jest im wygodnie, wszystko dobrze działa. Następnie dołem, świetnie, świetnie Rafał, świetnie Gosia, wyciągamy palce w ten sposób. Opuszczamy ramiona, barki, żeby nie były spięte. I teraz pozwólcie, Rafał chwilę odpocznie, a ja pokażę na przykładzie Gosi, co będziemy robić. Do ćwiczenia potrzebujemy drugiego partnera, dlatego w tej chwili ja wcielam się w rolę partnera, który pokazuje Gosi palec, którym Gosia ma poruszyć. Gosiu, spróbuj ruszyć tym palcem. Prawidłowa reakcja. Nie jest to ćwiczenie proste. Spróbuj tym. Gosia będzie miała jeszcze kilka minut, żeby poćwiczyć. Możemy użyć do tego celu właśnie kogoś, kogo mamy akurat pod ręką. Zobaczmy, jak pójdzie Rafałowi. Rafał jest już przygotowany. I Rafał, proszę, porusz tym palcem. Wiecie, jak dobrze jest się pośmiać w trakcie regeneracji? To jest cudowna wartość dodana do odpoczynku. Rafał, ten palec. Mhm. Rafał, ten palec. Dziękuję. Chciałam Wam pokazać przez chwilę, że regeneracja i odpoczynek, możemy puścić ręce, to nie jest tylko leżenie na macie i nic nie robienie. W tym ćwiczeniu niezwykle ważne jest to, żeby pamiętać o tym, żeby nie dotknąć palca drugiej osoby, bo wówczas daje się bezpośredni sygnał, który płynie do naszych palców prosto i wiemy, który palec podnieść. Przypomnę Wam jeszcze raz, wykonajmy jeszcze raz to ćwiczenie, żeby wiedzieć, jak to zrobić po obejrzeniu filmu. Ręce przed siebie, prawa ręka w górę, wnętrza dłoni skierowane w swoją stronę, zaplecione palce, wyciągamy ręce dołem, luzując barki i potem pamiętamy już tylko o tym, żeby wskazywać naszemu partnerowi czy partnerce palec, którym ma poruszyć. Zapewniam Was, że podczas takiego nawet jednominutowego czy dwuminutowego ćwiczenia zobaczycie progres. W naszym mózgu do użycia prawidłowego tego ćwiczenia musimy użyć obu półkul, musimy zsynchronizować wiele różnych czynności mózgowych. I chciałam pokazać Wam, że regeneracja nie musi być tylko pasywna. Możemy również krótką chwilę na relaks w ciągu dnia wykorzystać na ćwiczenia z tak zwanej działki neurofitnessu. Dało się poczuć, że to neurofitness i fitness dla neuronów? Idealnie. Nie było to proste ćwiczenie, ale skoro Gosia i Rafał spróbowali, Wy również możecie to zrobić i jestem przekonana, że zobaczycie fantastyczne efekty również tego rodzaju regeneracji. Dziękujemy i do zobaczenia przy kolejnej odsłonie relaksu. Zaburzenia lękowe, wszystko wskazuje na to, że cierpi na nie już około 30% Polek i Polaków. To bardzo dużo. Na szczęście mamy możliwość korzystania z jednego z najlepszych niemedycznych sposobów na zapobieganie albo minimalizowanie lęku. Jest to właśnie aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna, ruch, pomaga nam bardzo wyciszać emocje. Podczas aktywności fizycznej zadziewa się w naszym organizmie cała masa fantastycznych reakcji i wytwarza się mnóstwo przeróżnych substancji, które
pomagają naszemu organizmowi wyciszać i zmniejszać lęk. Słynne endorfiny, o których pewnie wszyscy już słyszeliśmy, one właśnie sprawiają, że ten lęk zaczyna być trochę mniejszy, że jesteśmy w stanie też oderwać koncentrację naszej uwagi od naszych myśli lękowych, od objawów lękowych w naszym ciele i skupieniu się na tym, co przynosi sama aktywność fizyczna. Badania pokazują, że osoby bardzo aktywne fizycznie mają mniejsze ryzyko rozwinięcia się zaburzeń lękowych i w ogóle rzadziej doświadczają lęku. A jak to pewnie nieraz słyszeliśmy, ruch to zdrowie, każdy lekarz ci to powie. Dzisiaj psycholożka też mówi o tym, że ruch to zdrowie. Również w przypadku zaburzeń lękowych, depresyjnych i w ogóle minimalizowania negatywnych skutków stresu. Dobra dieta dla naszego serca to przede wszystkim dieta zdrowa i znowu indywidualnie dopasowana. Ale jakie elementy trzeba wziąć pod uwagę, żeby faktycznie ten nasz układ krwionośny i ten najważniejszy element, ta nasza pompa dobrze działała? Przede wszystkim unikajmy żywności wysoko przetworzonej, czyli tych wszystkich gotowych produktów, które są bogate w cukier, sól i tłuszcze trans, które są bardzo niezdrowe dla naszego serca. Numer dwa, starajmy się jeść jak najmniej mięsa, unikajmy zwłaszcza mięsa czerwonego oraz wszystkich potraw, które są bardzo tłuste, czyli właśnie na przykład takich mięs duszonych w ciężkich sosach, wcześniej obsmażanych itd., bo faktycznie one są bardzo bogate w cholesterol, czyli ten składnik, który bezpośrednio będzie wpływał na pogorszenie jakości naszych żył, tętnic i tym samym rozwój chorób właśnie tego układu krwionośnego. Co jeszcze? Starajmy się wybierać obróbkę tych wszystkich produktów, które sobie przygotowujemy, naszych posiłków, która będzie jak najłagodniejsza. Starajmy się piec, gotować, dusić. Możemy sobie oczywiście gotować też na parze, ale starajmy się unikać właśnie takich tych, można powiedzieć, typowo polskich wyborów, czyli tego wcześniejszego duszenia, obsmażania, grillowania, dużej ilości tłuszczu, smażenia w głębokim tłuszczu, czy właśnie tych ciężkich sosów. Kolejny ważny element to dodawanie jak największej ilości warzyw. Starajmy się wybierać zwłaszcza warzywa, które są ciemnozielone, bo są one bardzo bogate w antyoksydanty, które będą pomagały tak naprawdę zadbać o zdrowie naszego organizmu. Co jeszcze? Wybierając produkty zbożowe, wybierajmy produkty, które są pełnoziarniste, znowu jak najmniej przetworzone i dobrej jakości. Bardzo ważnym elementem zdrowej diety są dobrej jakości tłuszcze. Wybierajmy przede wszystkim tłuszcze roślinne, czyli oliwę z oliwek i olej rzepakowy, między innymi. Jeżeli chodzi o tłuszcze zwierzęce, czyli masło czy smalec, starajmy się zdecydowanie ograniczyć ich spożycie w naszej diecie albo wyeliminować, ponieważ są bogate one w cholesterol, czyli ten składnik, który będzie pogarszał stan naszych naczyń. Pamiętajmy również o tym, żeby nasz układ krwionośny prawidłowo działał, potrzebujemy odpowiedniego nawodnienia, a żeby ta pompa też miała co pompować, musimy pamiętać o ruchu. Dbajmy o siebie i dbajmy o swoje serce. Zalecenia aktywności na ten tydzień. Jeden trening interwałowy, jeden trening na koncentrację, jeden trening oporowy, 30 minut spaceru. Pamiętaj również o treningu oddechowym.